Rolnicy przyjechali do Warszawy. Witam was, kochani rolnicy. Ale nie mieli za bardzo z kim rozmawiać. Andrzej Duda na nartach. Dobra, kochani, możemy ruszać. No. Donald Tusk akurat wizytował Czechy. Gdzie jest Rudy! Gdzie jest Rudy! I rolnicy musieli się obejść Szymonem Chołownią, który zrobił co? To co zawsze? Czyli zaprosił do okrągłego stołu. Cześć! Dziś z nami wyjątkowo Magdalena Chrzczonowicz, wicenaczelna Okopres. Cześć! E, Dominika Sietnicka wróci za tydzień, będzie znowu, ale dziś rozmawiamy z Magdą. Do rolników jeszcze wrócimy, ale dzisiaj naszym głównym tematem będzie Radosław Sikorski. No i powiedz nam dlaczego, bo to mnie interesuje. No, powodów jest kilka. Pierwszy jest taki, że nas o to prosiliście. Kiedy zapytałyśmy, czym mamy się zająć dzisiaj w programie, to bardzo wiele osób odpowiedziało właśnie Radosławem Sikorskim. Więc to zrobimy. Drugi powód to wystąpienie Radka Sikorskiego podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ. And I thought I could be useful by um, correcting the record. To wystąpienie rozniosło się szeroko po świecie, było w mediach zagranicznych, było komentowane w mediach polskich i doprowadziło do tego, że Radek Sikorski stał się trendem w Google'ach. Trzeci powód to nasz sondaż IPSOS dla OKO.press i TOK.fm. Sondaż, w którym, żeby nie było wątpliwości, nie ma Radka Sikorskiego, są różni inni kandydaci i Jest. kandydatka. Jest Rafał Trzaskowski, który ma 26%. Jest Mateusz Morawiecki, który ma 25%, czyli właściwie, właściwie zrównuje się z kandydatem koalicji obywatelskiej. No i jest Szymon Hołownia, który ma 16%. No, jak na inne sondaże, to co jest, to co pokazują inne badania opinii, to Szymon Hołownia ma tutaj wyjątkowo mało. Ale to, co na pewno widać, to że Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki, czy ewentualny inny kandydat prawa i sprawiedliwości mają... Prawie dokładnie tyle samo głosów pod względem statystycznym. No to tutaj nie ma istotnej różnicy. Jeszcze dodam, że Krzysztof Bosak 10%, e, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, którą zaproponowaliśmy jako kandydatkę lewicy, ale to nie jest takie z kosmosu, bo e, już są pogłoski, że to właśnie ona będzie kandydatką lewicy, jest to bardzo prawdopodobne. 4%. No i na ostatnim miejscu kandydat, o którym rozmawiałyśmy z Dominiką kilka tygodni temu, który pojawił się tutaj na prezydenckim firmamencie, Krzysztof Stanowski, 3%. No i skąd Radosław Sikorski, skoro nie ma, nie ma go w sondażu, jest wielkim nieobecnym tego sondażu, skąd Radosław Sikorski? No... Y Myślę sobie, że skoro my się nad tym zaczęliśmy zastanawiać, no to prawdopodobnie ten wynik Rafała Trzaskowskiego także daje do myślenia Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej pojętemu obozowi rządzącemu teraz, czy koalicji 15 października. Na pewno ich zastanawia, czy w związku z tym Rafał Trzaskowski nadal jest najlepszym kandydatem na prezydenta. Skoro owszem, Wchodzi do drugiej tury, no ale już nie jest tak jak na przykład w wyborach warszawskich, że wygrywa w cuglach. No właśnie, bo jeśli chodzi o drugą turę, i to jest no właściwie najbardziej rozbrajająca część tego sondażu, to jest tak, że mm, gdyby była druga tura wyborów prezydenckich, co zapewne się zdarzy, bo ona będzie. To e, respondenci, pytani o to, kogo na kogo w drugiej turze zagłosują, odpowiadają tak: e, Rafał Trzaskowski 20%, Mateusz Morawiecki 8% i Szymon Hołownia 36%. Czyli, jak widać, ta różnica między Rafałem Trzaskowskim a mm, Szymonem Hołownią jest ogromna. No, i tu oczywiście taki wynik y, y, pokazuje, że koalicja rządząca w tej chwili ma duży problem. Bo ma dwóch kandydatów, y, z czego jeden y, jest, idzie łeb w łeb z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, drugi zdecydowanie wygrywa, ale dopiero w drugiej turze, a do której nie wchodzi, dlatego że, w pierwszej, że do drugiej tury wchodzi Rafał Trzaskowski. No, i to jest nierozwiązywalny na ten moment. Kłopot koalicji rządzącej. Mm -hmm, tak, reasumując, Rafał Trzaskowski ani nie może być pewny wygranej w pierwszej turze, ani nie może być pewny wygranej w drugiej turze, więc no, pojawiają się pytania, czy aby to on, choć od lat jest takim pretendentem, tym kandydatem, w którego wierzy opinia publiczna, że to właśnie on zostanie prezydentem za lat ileś, no czy jest najlepszym wyborem tej rządzącej koalicji. Szeroko bardzo pojętej, tego obozu antypisowskiego. No i co prawda, jeszcze w, no myślę, że w komentarzach osób obserwujących obywateli, obywatelek, obserwujących politykę, to się nie pojawia jakoś bardzo mocno, że tu mógłby być ktoś inny, ale na korytarzach sejmowych e, za kulisami gdzieś politycy już zaczynają o tym rozmawiać, że może koalicja powinna wystawić kogoś, kto będzie pewniakiem albo kto będzie miał większe szanse, a nie. E, że znowu będzie się ścierał, walczył, tak jak Rafał Trzaskowski w 2020 roku z Andrzejem Dudą. Co prawda, od współpracownika Rafała Trzaskowskiego usłyszałam kilka tygodni temu popularność na pstrym koniu jeździ. To się odnosiło do Szymona Hołowni i Tenże współpracownik Trzaskowskiego powiedział mi: Zacznie się kampania, wszystko się rozkręci, wtedy zobaczymy, to będzie ten właściwy moment. No, ale. No, ale, teraz tak. Rafał Trzaskowski oczywiście będzie w czasie tych wyborów prezydenckich już po kampanii. Prawdopodobnie wygranej po kampanii prezydenckiej na prezydenta Warszawy? Prawdopodobnie? No, ja bym będzie. powiedziała, że na pewno. Na Pytanie: pewno jak tak, bardzo? Jak bardzo wygranej? Tak, no on gra tutaj o to, czy, czy to będzie wysoka wygrana, czy, czy nie, bo, bo wygra prawdopodobnie. Natomiast to, co chciałam przypomnieć, że ta sytuacja. Tragiczna tej koalicji wówczas opozycyjnej, dzisiaj rządzącej się powtarza, to znaczy w 2020 roku było dokładnie tak samo, to znaczy jak zapewne pamiętacie kandydatką koalicji obywatelskiej była Małgorzata Dawa błońska została wymieniona w pewnym momencie na Rafała Trzaskowskiego, który natychmiast zaczął zyskiwać, zyskiwać w sondażach, no i prawie dojechał wszedł do drugiej tury pra, prawie tam dojechał ale, no, ale nie no, ale w ostatniej w ostatniej chwili przegrał z Andrzejem Dudą niewiele ale przegrał tu trzeba dodać że założyliśmy w tym sondażu że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie Mateusz Morawiecki, czego nie wiemy. Wiemy, że, że PiS szuka jakiegoś no, takiego kandydata, który by się równał z, z tą popularnością Andrzeja Dudy, który też wyskoczył z nienacka nieco na swoją pierwszą kadencję. Nie było wiadomo, jak zostanie przyjęty. Zyskał bardzo szybko popularność no i wygrał wtedy te wybory. Jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość będzie szukało podobnego kandydata, który podobno, podobny efekt uzyska, no, ale nie wiadomo, kto to będzie. Będzie. Mateusz Morawiecki już w Policy trochę jest. Ostatnio nie słychać o nim za wiele po tym, jak przestał być premierem. Złamał nogę. Też. Złamał nogę, tak. To, to na też. pewno jest ten powód. Tak. No więc nie słychać o nim za dużo. Po, po, po okresie bycia premierem, po okresie bycia na świeczniku teraz się trochę wycofał. Nie jestem pewna, czy, czy jestem kandydatem, który, który, na którego PiS postawi. Mateusz Morawiecki z pewnością chce. I zgłasza się tutaj do tego wyścigu, ja bym z Tobą polemizowała, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie szukało podobnego kandydata. Wydaje mi się, że tym razem to może być ktoś inny o jakiejś trochę innej charakterystyce, już nie taki młody, nowy, świeży, ze względu na sytuację, w której się znajduje Polska, ale o tym będziemy rozmawiały trochę później, bo to będzie ważne też. Jeśli chodzi o naszego głównego bohatera dzisiejszej. Ale... Zapomniałyśmy o nim trochę. Zaczęłyśmy się. Jedna ważna rzecz, o którą chciałobyśmy Was prosić. Można przekazać 1,5% swojego podatku na okopres, dlatego pamiętajcie o nas, wypełniając Pity, KRS znajdziecie na naszej stronie. No właśnie, to może, to może pozostawmy na razie. Rafała Trzaskowskiego, Mateusza Morawieckiego, Szymona Hołownię, no część z nich ma naprawdę krótki staż w polityce w porównaniu z Radosławem Sikorskim, który jest człowiekiem wielu talentów, wielu zawodów, w sensie profesji. Profesji, e, tak. A nie, czego, że komuś Czego zawód? on, nie robił. Czego, no on właśnie. nie robił. czego on nie był, robił. Pisał książki, był dziennikarzem, był na wojnie, y, był, był korespondentem wojennym i fotografem. I na tej fotografem, wojnie. tak. I dostał nagrodę. Y, jest y, analitykiem, ekspertem, był, zasiadał w różnych radach, y, 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 robił wszystko. Był, był wykładowcą, tak. y, doradzał przy medialnych jakichś fuzjach, ewentualnych przejęciach, członkiem polskiej rady biznesu. Oraz wiceministrem obrony, a potem ministrem obrony. Wiceministrem spraw zagranicznych, później ministrem spraw zagranicznych. Zresztą, jak sam przypomina w jednej ze swoich książek, najdłużej urzędującym ministrem spraw zagranicznych od czasów Józefa Beka. Był marszałkiem sejmu, był senatorem. No Teraz wrócił znowu na funkcję ministra spraw zagranicznych. Niesamowicie doświadczony człowiek. I, co warto dodać, był dwukrotnie... Kandydatem na kandydata na prezydenta Platformy Obywatelskiej. Tak, co rzadko, o czym rzadko się wspomina i o czym on też rzadko, rzadko wspomina, ale tak było. Zna się bardzo dobrze, co dzisiaj, w dzisiejszej, w dzisiejszej sytuacji, którą mamy, jest na pewno bardzo dużym atutem. To znaczy, zna się bardzo dobrze na relacjach. W Ukrainie, na polityce ukraińskiej, polityce relacji z Ukrainą, bo bardzo dobrze jest znana, znany jego udział w, w negocjacjach pomiędzy opozycją a prezydentem w Ukrainie tuż przed aneksją Krymu na początku 2014 roku. W, w, negocjował wówczas pomiędzy, pomiędzy opozycją ukraińską a właśnie prezydentem. Padły wtedy te słynne słowa. E, Radosław Sikorski, wychodząc z tych negocjacji, powiedział do opozycjonistów ukraińskich, którzy nie chcieli ustąpić, e, powiedział. No właśnie, to jest człowiek, który uczestniczył w iluś ważnych wydarzeniach i był członkiem różnych ważnych gremiów. No i jak sam chwali się w swojej książce, no jest też kimś, kto nawet na stoku narciarskim w Dolomitach może wyciągnąć telefon i kiedy inni tam sobie zjeżdżają, jak prezydent Andrzej Duda. Dobra, kochani, możemy. Nie wiem, gdzie on zjeżdża, ale gdzieś tam. To w tym czasie, kiedy Andrzej Duda cieszy się widokami i tam, nie wiem. Trunkami, czy aurą, czy czymś tam innym, to Radek Sikorski wyciąga telefon i dzwoni do możnych tego świata, do ważnych polityków, ministrów, e, e, szefów e, rad, komisji, Unii i tak dalej i załatwia ważne międzynarodowe sprawy. E, Radek Sikorski taką swoją pozycję polityczną, bo pamiętajmy, czy przypomnę to jeszcze raz, że on był najpierw w Prawie i Sprawiedliwości, tak, trzeba za trzeba zanim pomóc. z hukiem wyszedł i przeszedł do Pokój Platformy z Obywatelskiej. z Tak, tak. W proteście przeciwko działaniom Antoniego Macierewicza. Radek Sikorski powtarza, że on był... Za tym, żeby zreorganizować czy, no, czy poradzić sobie jakoś ze służbami specjalnymi, które zostawi, zostawił nam w spadku jeszcze PRL, ale metody, które stosował tutaj Antoni Macierewicz, były dla niego kompletnie nie do przyjęcia i e, uważa, że nie można publicznie ujawniać tajemnic państwowych. No i tam no jest wokół tego długa historia, jak on e, prosił, negocjował z, z Kaczyńskimi. Jednym i drugim na ten temat. No i w końcu twierdzi, że został oszukany, że Jarosław Kaczyński mu powiedział, że no, niektórych obietnic w polityce się nie dotrzymuje. No i w końcu Sikorski trzasnął drzwiami, wyszedł z PiSu, z rządu, zresztą w tym samym dniu, kiedy zrobił to Ludwik Dorn wtedy bardzo, bardzo ważna postać dla Prawa i Sprawiedliwości, zwany trzecim bliźniakiem współtwórca strategii, sukcesu Prawa i Sprawiedliwości. No i Sikorski uważa to za taki symboliczny moment, który pokazuje, że od tego czasu PiS zaczął się radykalizować. No, skoro on i Dorn PiS zostawili, no to potem już było tylko gorzej. W każdym razie, w tym pierwszym takim poważnym etapie swojej kariery politycznej, Sikorski bardzo mocno odwoływał się do swojego antykomunizmu i przypominał jeszcze historię ze swojego domu, z dzieciństwa, bardzo mocno antykomunistycznej rodziny. I wręcz był, mówiono o nim, że ma kałasznikow wycelowany w komunizm. To jest, Czy on w ogóle, że jest takim kałasznikowym, wycelowanym w komunizm, którego już nie ma i nie było? Ale to, to akurat posłanka Pisu, Anna Milczanowska, tak określiła Radka Sikorskiego. No, tutaj Agata barwnie opisała karierę polityczną Radosława Sikorskiego, który jest bardzo doświadczonym politykiem, jak słyszeliście, ale ma też na swoim koncie, w związku z tym być może, bardzo dużo wpadek i bardzo dużo no, takich momentów, które mogłyby skończyć jego karierę polityczną. To właśnie. Zaraz te wpadki wymienimy, ale e, przeczytam fragment z książki Radosława Sikorskiego, Polska może być lepsza, która jest w 2019 roku. Radek Sikorski podsumował swoją dotychczasową karierę polityczną. I po, po jednej zresztą z tych wpadek, o których będziemy za chwilę rozmawiały, piszę tak. Jest w tym lekcja dla polityków, którą starałem się stosować. A mianowicie, zanim coś powiesz, zastanów się, jaka może być najbardziej nieżyczliwa interpretacja wypowiedzianych słów. I pamiętaj, że zaczną one żyć własnym życiem, zmieniając znaczenie, zwłaszcza podbawione kontekstu. To karkołomne zadanie, w szczególności jeśli nie chce się być nudziarzem, Radek Sikorski zdecydowanie nie chce nie. być nudzia nudziarzem, eee, i cytuję dalej, jest to tym ważniejsze wtedy, gdy jest się ministrem spraw zagranicznych. No. No, a jakże? E, mój temperament nierzadko brał górę. Na usprawiedliwienie mam to, że gdybym był grzecznym chłopcem, to po studiach nie pojechałbym ani do ogarniętego wojną Afganistanu, ani nie powiedział tego wszystkiego, co wymagało jakiejś odwagi. Okej, okay, to myślę sobie, nad którymi słowami w swojej historii politycznej Radosław Siekorski mógł się. Bardziej zastanowić, no, nad niejednymi, nad niejednymi, ale tutaj w szczególności chodzi o słynne słowa, o dożynaniu watachy. Eee, dokładnie całych ki kilka zdań brzmiało tak. Spisane są słowa i czyny, poeta pamiętam, Ci, którzy złamią prawo, poniosą za to odpowiedzialność. Jeszcze jedna bitwa, jeszcze w watachy, wygramy tą batalię. Tak to brzmiało. To były słowa wypowiedziane w, pod koniec kampanii wyborczej, w 2007 roku, podczas konwencji. Jak to pisze sam Radek Sikorski, w książce Polska może być lepsza w fokusie w Warszawie. No tak, Radek Sikorski tam uniesiony emocjami. Kampanijnymi emocjami konwencji wyborczej, powiedział coś takiego. I jak sam opowiada, te słowa na razie nie zostały zauważone, a dopiero po jakimś czasie Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się z nimi identyfikować, twierdząc, że to o nich, że te watachy, które on chciał dożynać, to, to właśnie był PiS. I do dzisiaj te słowa funkcjonują. PiS je bardzo często przypomina, przypominają także prawicowe media, wskazując na arogancję i brutalność drugiej strony. Tak, powiedziałabym, że z naciskiem na brutalność. brutalność tak, 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 że właśnie Radek Sikorski jest kimś takim, kto nie ma hamulców, kto posunąłby się do najgorszych czynów, no i tu no, de facto zarzuca mu się to, że chciałby stosować przemoc. W tych wszystkich materiałach TVP, które no, miały udowadniać, że, że to właśnie Platforma Obywatelska, a nie Prawo i Sprawiedliwość, jest tą formacją, która odwołuje się do przemocy, no tam zwykle pojawiały się też słowa Radka Sikorskiego o dożynaniu atachy On sam Napisał o tym tak: coś, co miało być Sienkiewiczowsko-wojowniczym zwrotem retorycznym, zaczęto interpretować jako wezwanie do mordów politycznych. Jeszcze ileś razy później mówił, że to wcale nie była żadna mowa nienawiści, bo taki też zarzut się, zarzut się pojawiał. To była po prostu zachęta do walki w kolejnej debacie. I, i, I tutaj przypomnę, że to była konwencja przed debatą telewizyjną, i właśnie Radek Sikorski twierdził, że dożenanie w atachy to jest jakieś stosowanie e, rozkładających na łopatki argumentów w debacie telewizyjnej. Przekonujące? Co Może zostaw. Zostawmy, bo mamy tutaj dużo jeszcze innych tematów. Tak, w 2008 roku Radosław Sikorski swoje sejmowe przemówienie, wystąpienie w Sejmie, zakończył stwierdzeniem: A poza tym, panie marszałku, uważam, że pałac kultury powinien zostać zburzony. Tak, i to był taki leitmotiv, który wielokrotnie Radek Sikorski powtarzał. Chciałby pan coś na koniec powiedzieć? Miłego wieczoru. A ja myślałem, że pan powie, a poza wszystkim uważam, że pałac kultury powinien być wzburzony. I w jego miejsce powinna być zasiana trawka i wykopany staw, po to, aby Warszawiacy mieli z tego jakieś pożyczki. Tutaj nawet w pewnym momencie znalazł wspólnotę z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim. Piotr Gliński, którego zapytano o jego stosunek do Pałacu Kultury, e, powiedział, że nie mają nic przeciwko temu, żeby został zburzony. E, no i Ra Radosław Sikorski zareagował na portalu X, który wtedy jeszcze był twitterem e, i napisał tak. Uważam, że to byłby spektakularny akt dekomunizacji przestrzeni publicznej i musiałbym rząd Prawa i Sprawiedliwości pochwalić. To był rok 2017. Moje sprawdzam. Czy wicepremier Gliński jako minister kultury wykreśli pałac kultury i nauki z rejestru zabytków? No i? No i nic. Pałac stoi. Politycy go odwiedzają. W tym Radosław Sikorski, na przykład na konwencji programowej PO, również się tam zjawił w 2019 roku. Jakoś, jakoś przeszedł przez ten próg. Tak, musiało być ciężko. No, dobra. Ale to nie jest koniec. Nie. Lista jest długa. Nie, nie. I, tu, i teraz mam punkt, który rzeczywiście zaważył na przyszłości politycznej, e, może nie samego Radka Sikorskiego, ale przyszłości politycznej e, PO, e, bo to jest sprawa, która przyczyniła się do przegranej PO w wyborach w 2015 roku, czyli słynne taśmy USOWY. Przeczytam teraz, przypomnę teraz, co, co Radek Sikorski wtedy mówił o Sojuszu Polsko-Amerykańskim, który wydaje się być dzisiaj, no, także z racji jego prywatnych powiązań, czyli małżeństwa z Ann Applebaum, no i tego, że zna doskonale amerykańską politykę, zna amerykańskich polityków także. No, wydaje się dosyć kuriozalnym cytatem, czy kuriozalną wypowiedzią. Radek Sikorski o Sojuszu Polsko-Amerykańskim e, mówił na taśmaksowy tak. Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic nie wart. Jest wręcz szkodliwy, bo stwarza po fałszywe poczucie bezpieczeństwa, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I dalej mówił tak: bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy hmm, Amerykanom. Chodziło o zrobienie łaski. A, e, nie łaski, tylko łaski. E, zjednoczonym frajerzy, kompletni frajerzy. Po tych taśmach nagrywanych w 2013-2014 roku, ujawnionych w czerwcu 2014 roku, to był wielki skandal. Tak przy okazji warto powiedzieć, że to był chyba ostatni taki skandal polityczny czy taki... Yy, Punkt zwrotny w polityce ujawnienie jakichś nagrań, które tak naprawdę zaważył na polskiej polityce. Potem już różne skandale, które dziennikarze i dziennikarki oraz, oraz inni ujawniali np. zarządów PiS już tak nie wpłynął na, na politykę. Tak, ja bym tak powiedziała, że wydaje. jedyne takie ujawniane rzeczy i nagrania tak. to te dotyczące księży. Tak, tak. tak. No, ale to... Miały jakiś wpływ, ale polityków tak. rzeczywiście jakoś już taśmy nie ruszają. Dokładnie, taśmy nie ruszają, zwłaszcza, że nigdy nie wiadomo czy w dzisiejszych czasach, czy one są tak, mamy co do prawdziwości zawsze problem. W każdym razie tamte taśmy wracając do tematu były bardzo, bardzo znaczące i po nich już się PO nie podniosła do aż wyborów. Do aż, do teraz, no, tak. aż do teraz. Aż do teraz, aż do 2000 aż do 2023 roku w 2015 roku PO przegrała wybory i był to jeden z powodów. Mm -hmm. No jest jeszcze inna taśma, która krąży. E, powiedziałabym, że Dużo mocniejsza, tak. no, co najmniej w sensie obyczajowym, jeśli nie politycznym, dotyczy uwag na temat kobiet wymienianych między Janem Kulczykiem a właśnie Radosławem Sikorskim. Nie będziemy jej nie. puszczać. Mimo, że Jest to lubimy, kolejne nielegalne tak, nagranie. Tak. Mimo, że lubimy czasami tutaj, czy lubisz z Dominiką czasami tutaj e, e, ostre sformułowania, tudzież żarty. ale to nam nie przejdzie przez, nie przejdzie przez gardło. No z pewnością nie będziemy cytować nie. tego, co panowie tam opowiadali, czy no jak no prawdopodobnie opowiadali na temat czarnoskórych kobiet, czy na temat urzędniczek Najwyższej Izby Kontroli. Jest coś takiego, funkcjonuje również i związane z Radkiem Sikorskim, ale nie tylko kobiety... E, też e, osoby LGBT. E. Ach, tak. E, I to jest. E, ja sprawdziłam dokładnie, i tu muszę powiedzieć, że e, jak to sprawdziłam, to zmieniło to mój pogląd. E, dlatego, że po kilku wypowiedziach Radosława Sikorskiego na temat e, osób LGBT, czy w ogóle związków partnerskich, e, byłam przekonana, że. Jego głosowania, bo jak, jak pamiętacie w 2013 roku, 2014 roku i 2015 roku były składane różne projekty dotyczące związków partnerskich. Żaden z nich nie przeszedł. Aczkolwiek trzeba tutaj powiedzieć, że Radosław Sikorski głosował za. Tymi projektami, żeby one w każdym razie znalazły się w kolejnych czytaniach. Raz tylko się wstrzymał od głosu w przypadku jednego z projektów ruchu, ruchu Palikota, ale tak to rzeczywiście zawsze głosował, sprawdziłam to specjalnie za. Natomiast to, co było rzeczywiście, co naraziło go naraził się społeczności LGBT. W 2020, roku. w 2020 roku w sierpniu doszło do aresztowania Margot, aktywistki ruchu LGBT. To wyzwoliło demonst kolejne demonstracje w obronie w obronie Margo. to taka no, bardzo też ważny moment dla, dla społeczności oraz w ogóle dla, dla praw człowieka. To był też jakoś tragicznie dużo osób było aresztowanych. No i wtedy. Radosław Sikorski powiedział tak. W faktach po, po faktach, cytuję teraz za TVN24, um, ale sądzę, że o prawa mniejszości trzeba walczyć kartą wyborczą, a nie nożem. Um, mamy tutaj bardzo radykalnych ludzi. Z jednej strony Ordo Iuris tradycjonalistyczne, a z drugiej strony zdaje się Antifa. No, to jest cytat, gdzie Radosław Sikorski zrównuje Ordo Juris z osobami, które walczą o, o swoje prawa, których nie mają. E, no, dosyć, dosyć, e, dosyć ostre słowa, e, ostre sformułowanie. Szczególnie, że no, e, tak jak powiedziałam, e, e, o te prawa mniejszości walczyły kartą wyborczą także, myśląc, że być może że być może głosowanie na, na partie, które składają, czy mogą przegłosować projekty o związkach partnerskich i to się uda PO za każdym razem się nie przyczyniła do tego, żeby mogła, mogłaby przegłosować związki partnerskie w 13, 14, 15 roku, ale tego nie zrobiła, szczególnie w 15, nie chciała już tego robić tuż przed mhm. wyborami. No, Radosław Sikorski do Dostarcza też radości albo konfuzji, radości osobom obserwującym go w mediach społecznościowych, a konfuzji być może władzom swojej partii, bo jest też. No, właśnie nie powstrzymując, no takim niegrzecznym chłopcem mediów społecznościowych, gdzieś jest zresztą bardzo aktywny, ma bardzo popularny profil na portalu X. Też prowadził różne transmisje, rozmowy na Facebooku, które też były dość popularne, natomiast zdarza mu się tam naprawdę pojechać ostro i dziwnie i skręcić w jakieś naprawdę przestrzenie ciekawe. Na przykład na samym początku inwazji, tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę przed dwoma laty Radek Sikorski rozpowszechniał te podejrzenia niczym nie poparte, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby uczestniczyć w rozbiorze Ukrainy razem z Putinem. Albo pamiętny jego tweet, kiedy okazało się, że Nord Stream 2 wybuchł był tak, wybuch na morzu, i wtedy Radosław Sikorski radośnie zatweetował: Thank you, USA! Tak, to było dosyć. I to, to oczywiście też wywołało na całym świecie komentarze. Wrócę jeszcze na sekundkę do tej sprawy związków partnerskich, ponieważ również w 2021 roku Radosław Sikorski tak skomentował, skomentował tweeta Anny Marii Żukowskiej z lewicy. Boście się, się wtedy uparli, żeby do ustawy wstawić przywileje podatkowe dla par jednopłciowych. Czyli mówił o tym, że. I da dalej w kolejnych tweetach mówił, że on popiera związki partnerskie, ale nie popiera przywilejów. E jak rozumiem, czy jak później się tłumaczył, popieram usankcjonowanie związków partnerskich, ale nie prawo do adopcji, a przywileje podatkowe służą w wspieraniu wychowania dzieci, ergo nie popieram ich. No czyli y ten jego. Y y y no to jego poparcie dla, dla praw osób LGBT, jeżeli można to tak powiedzieć, jest, ma swoje granice. Mm -hmm. No to skoro mowa o przywilejach, podatkach A. i pieniądzach, to może e, ostatnia afera z udziałem Radosława Sikorskiego, e, czyli pieniądze z Dubaju. Pieniądze z Dubaju, tak. E, w... To było także częściowo śledztwo OCOPRES w 2023 roku, też w lutym, więc równo rok temu. W wyniku tego śledztwa okazało się, że od 2017 roku Radosław Sikorski dostaje 100 tysięcy dolarów rocznie za doradzanie Sirbania's Forum. To jest impreza organizowana przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I co więcej, w tym samym czasie, kiedy doradzał temu, tej, tej instytucji, był wciąż europosłem, czyli aktywnym politykiem i brał udział w, też w głosowaniach w Europarlamencie, które nieraz, nie dwa, nie trzy szły po myśli zjednoczonych emiratów arabskich, co prawda później się tłumaczył również w tak. odpowiedzi na pytania o Kopres, że taka po prostu była linia wtedy e, frakcji, do której należał. zawsze tak głosował, zgodnie tak, z linią, tak, zawsze głosuje zgodnie z linią. No ale jednak e, Polityk, który no, bierze udział w imprezie, która yy, no, ma być takim panelem eksperckim doradzającym rządowi, w którym yy, no, akurat tych praw dla osób LGBT to nie ma. Ja dla, dla kobiet? kobiet nie, tak, ma... No nie można nazwać demokratycznym państwem prawa ze wszystkimi, ze wszystkimi prawami. Tak tak tam, tak, tak. tam jeszcze obowiązuje kara chłosty. I tak. No tak, natomiast no, Radek Sikorski brał udział w panelach, w dyskusjach, w sponsorowanych lotach, podróżach, mieszkał oczywiście w takich hotelach. Oh. Tak tłumaczył się też w taki sposób, że to wszystko, że o aferze można by mówić, gdyby to było niejawne, natomiast że u niego to było wszystko jawne. I w związku z tym nie ma o czym mówić. I, w pewnym, i w, pewnym sensie, w pewnym sensie ma rację. To znaczy, że można by powiedzieć, że te wszystkie, no, czy, czy afery, czy wpadki, które przed chwilą wymieniłyśmy, mogłyby niejednego polityka pogrążyć. No i sprawić, że już by się więcej nie, już by więcej nie mógł. Nie wiem, czy, czy, czy nie, nie miałby wyborców wyborczych, nie mógłby kandydować, wycofałby się z życia politycznego, albo nie byłby w każdym razie tak popularny. Ale nie, Radek Sikorski. On z tych wszystkich, z tych wszystkich wpadek się podniósł i jakoś niespecjalnie wydaje się, żeby się nimi przejął. E, tak, on mi tutaj bardzo pod tym względem przypomina Borisa Johnsona. E, k na no, którym być może nawet się wzoruje, czy nie wiem, no może to są takie równoległe kariery polityczne, przy czym Boris Johnson był premierem, a Radosław Sikorski premierem nie był, choć kto wie, może zostanie prezydentem, o czym jeszcze zaraz porozmawiamy, no ale Boris Johnson to jest właśnie też przykład takiego polityka, który nieraz jedzie po bandzie, zdarzyło mu się kłamać, no akurat ma jawne zupełnie romanse, rozwody, dzieci, małżeństwo, poza małżeńskie, ciągłe jakieś wpadki, jest bohaterem tabloidów no i mimo tego ciągle udaje mu się robić karierę no, Radosław Sikorski nie ma Aż takich, powiedziałabym, tabloidowych osiągnięć. Nie masz takiego portfolio. Tak, tak, tak takiego tabloidowego, właśnie, jak, jak Boris Johnson, no ale to jest ten typ politykę pod pewnymi względami, ale też no, nie można odmówić Radosławowi Sikorskiemu ekspertyzy czy znajomości tego, czym się zajmuje czy jako minister obrony, czy jako minister spraw zagranicznych, no to jest jednak ktoś kto w sprawach międzynarodowych obraca się świetnie i to pod każdym względem i jeśli chodzi o teorie, jeśli chodzi o znajomość stosunków międzynarodowych w tej chwili i jeśli chodzi o relacje no, takie bezpośrednie z osobami, które tworzą politykę międzynarodową. No, ale nawet tutaj udaje mu się wywołać skandale, choć. No, powiedzmy, że to są skandale dla niektórych. No i tu mam na myśli tak zwany hołd berliński z 2000, A o tym mówisz. O tym mówię, właśnie. W 2011 roku Radosław Sikorski zresztą w, w Berlinie podczas wystąpienia Polska i przyszłość na Europy na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej powiedział dokładnie coś takiego. Prawdopodobnie będę pierwszym ministrem spraw zagranicznych. Pewnie miał rację, który tak mówi, ale to powiem: mniej się obawiam niemieckiej siły, niż zaczynam bać się niemieckiej bezczynności. Mówił tutaj co prawda o strefie euro, o innych rzeczach, niż dzisiaj byśmy o tym pomyśleli w kontekście Ukrainy na przykład. Ale mi to na przykład, kiedy sobie przypominałyśmy to przed, przed programem, to mi od razu przyszła do głowy także obecna sytuacja wojny za naszą wschodnią granicą, nie? No, nie jesteś jedyną, której przychodziła do głowy obecna sytuacja, ale zupełnie inaczej, bo ta wypowiedź była bardzo często używana. Przez propagandę TVP, tylko właśnie po to, żeby udowodnić, że Radosław Sikorski jest kolejnym politykiem polskim, który jest na pasku Berlina i kompletnie nie brano pod uwagę tego kontekstu, tego że rzeczywiście, Sikorski uważał, że Niemcy powinny się zaangażować nie tylko we własną gospodarkę. Ale też w rozwój całej Unii Europejskiej, tylko było oczywiście o kolejny proniemiecki tutaj. Czy tylko proniemiecki. No właśnie nie, właśnie nie, Radek Sikorski jest też przez no, przynajmniej część propagandy pisowskiej, uznawany za polityka prorosyjskiego. Co już wydaje się kompletnie niezwiązane z rzeczywistością, począwszy od. No, od całej jego biografii takiej wczesnej. Y która była właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, oparta o to, że on jest antykomunistą i ma taki bardzo niesie mocny antykomunistyczny przekaz. Wręcz swój słynny dworek nazwał strefą zdekomunizowaną. No ale to są takie takie, takie fajerwerki PR-owe, powiedziałabym, chociaż zapewne wynikające głęboko z przekonań Radosława Sikorskiego. No ale jednak jest to też ktoś, kto ma ma na koncie bardzo mocne wypowiedzi w stosunku do Rosji, chociażby w 2014 roku porównał aneksję Krymu do aneksji Austrii przez III Rzeszę i nazwał ją wprost Anschlussem, w czym był zresztą osamotniony wtedy w Unii Europejskiej, gdzie no, nie traktowano tak poważnie tego, co zrobiła Rosja. No i no. Radosław Sikorski od, od lat mówił, że Europa musi się budować osobno wobec Rosji, i też od lat był za tym, żeby Ukrainę i Białoruś włączać do Unii Europejskiej. Zresztą był no wyznawcą takiej filozofii, to w jednym ze swoich przemówień jak minister, jako ministra spraw zagranicznych e, opowiadał o, o Polsce Jagiellońskiej i Polsce Piastowskiej. I wbrew e, no chyba takiemu panującemu przekonaniu, że Polska Jagiellońska to jest ten model prowadzenia polityki zagranicznej i wewnętrznej, do której Rzeczpospolita powinna dążyć, no to Radosław Sikorski mówił, że właśnie nie a dlaczego? Bo według niego Polska Jagiellońska dąży do poszerzania swoich wpływów politycznych też przez pewien kolonializm wobec innych krajów, na przykład Ukrainy, a jednocześnie bardzo zaniedbuje budowanie instytucji wewnętrznych i tak naprawdę nie buduje partnerskich sojuszy. Natomiast Polska Piastowska to jest właśnie ta, która po partnersku wchodzi w relacje, a jednocześnie dba o budowanie silnych wewnętrznych instytucji. No i on jednak był za tym, żeby z Ukrainą, z Białorusią budować te partnerskie relacje i włączać te dwa kraje w orbitę wpływów Zachodu, ale nie jako takie dobre kolonialne. No i bardzo dawno już chciał je wyrwać z wpływów Rosji. Tak? Prawica zarzuca mu także to, że ten słynny reset. Z Rosją w roku 2008. I rzeczywiście, no, tylko że nie był wtedy nie był wtedy Radosław Sikorski jedyny w tym, bo taki był trend w ogóle Europy Zachodniej i nawet i także Stanów Zjednoczonych. No takiego właśnie no, spróbujmy się z tą Rosją dogadać, z, zamiast z nią walczyć. I to był taki trend, który skończył się w przypadku Radosława Sikorskiego w 2010 roku właściwie. Po, po katastrofie Smoleńskiej, natomiast no, na zachodzie też się skończył, szczególnie w 2014 roku, po aneksji Krymu. No dobrze, to opowiedzieliśmy z grubsza biografię, tę barwną, bogatą we wzloty i upadki, chociaż nigdy takiego faktycznego upadku nie było. Radosława Sikorskiego, po co? No tak naprawdę po to, żeby zastanowić się, czy Radosław Sikorski ma szansę, żeby zostać prezydentem Rzeczpospolitej, a wcześniej kandydatem, kandydatem na prezydenta, kandydatem może najpierw na prezydenta. no dobrze. To co przemawia za tym, że tak do no kandydata, o którym nie mówi się w tej chwili za wiele. Nie wymienia się go w tej głównej stawce. My w sondażu o Kopres i u też nie uwzględniliśmy go. Co przemawia za tym, że to on właśnie mógłby zostać kandydatem no, zjednoczonej koalicji, Zje prezydenta? Moje, moja pierwsza myśl jest taka, że on jest kandydatem na czasy niebezpieczne na czasy wojny. Na czasy wojny mówię w szerokim znaczeniu, nie, niekoniecznie toczącej się w Polsce, ale w, w, w jakiejś takiej sytuacji, trudnej sytuacji geopolitycznej, e, którą mamy. E, w przeciwieństwie do tego, jak było 10 lat temu, e, na przykład. W związku z czym m, może być tak, że ten jego m, sposób uprawiania polityki, taki dosyć hardy, e, jednoznaczny. I bezkompromisowy, bezkompromisowy w znaczeniu jego wypowiedzi, tak, że on jest taki, przedstawia się jako taki silny, macho, że on może w tym sensie jednoczyć ludzi pod takim swoim, no powiedzmy, dawać wrażenie takiego mocnego przywództwa. Wiadomym jest, że w czasach dzisiaj dużo się bardzo mówi o tym, to zrobię takie kró, krótkie, kró, krótkie. E Krótką uwagę, dotyczącą tego, w jaki sposób nawet obserwujemy to w wypowiedziach polityków obecnie rządzącej większości bardzo mocno podkreślane jest to zagrożenie, które, w którym jesteśmy i które być może nas czeka. W bardzo wielu wypowiedziach Donalda Tuska, ministra obrony narodowej, Kośniaka Kamysza, też to bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa, że jesteśmy w sytuacji niebezpiecznej, nie wiadomo, co nas czeka. Właściwie nas. Też trochę politycy straszą, niezależnie od tego, że oczywiście sytuacja bardzo wesoła nie jest. No i w tym, pod tym kątem, pod tym względem, taka kandydatura by pewnie zyskała dużo większe, dużo większe poparcie osób, które się boją, a dużo osób, wiemy to z sondaży, w Polsce się tego boi: boi się agresji rosyjskiej, boi się, że ta wojna z Ukrainą przeniesie się do NATO. Po ostatnich wypowiedziach Donalda Trumpa nie wiadomo, co NATO zrobi. NATO, w, myślę o Ameryce w tym momencie, nie wiadomo, co zrobi. W związku z czym to niebezpieczeństwo, to porzuciebie niebezpieczeństwa wzrasta i na takie czasy Radosław Sikorski wydaje się yy, no, kandydatem, który może zyskać większe poparcie niż na przykład Rafał Trzask Trzaskowski. Mhm. Yy, czyli jeśli sytuacja geopolityczna będzie się zaostrzać, no to on jest tym yy... No, kandydatem z większym potencjałem. Tak bym powiedziała, mhm. tak. Okej, okay, to ja bym tutaj dyskutowała z założeniem, bo może się okazać, że ta sytuacja geopolityczna pozostanie taka, jaka jest. Tak. I być może ta sytuacja w Ukrainie będzie się ciągnąć, ciągnąć. To o czym teraz mówimy e, o zmęczeniu wojną, że to będzie coraz bardziej się rozpowszechniać nie tylko w krajach dalszego zachodu, ale też w Polsce, e, że przyzwyczajimy się do tego, że tam coś tam się dzieje za tą granicą, ale my już się trochę przyzwyczailiśmy. Tylko co jakiś czas to zagrożenie jest. Tak, jest wzmacniane, y, wzmacniane poczucie zagrożenia. Mm -hmm. Może się okazać, że właśnie, że to, że to co teraz obserwujemy, czyli takie y, podbijanie tego poczucia zagrożenia też przez polityków, y, że to minie. Że też ludzie się z tym, tym zmęczą i zniechęcą, i pojawią się inne wyzwania e, gospodarcze, no, związane czy z mieszkalnictwem, czy z rolnictwem, z Zielonym Ładem, z suszą itd. No i tu, szczerze mówiąc, trudno sobie wyobrazić Radosława Sikorskiego jako kogoś, o kim ludzie byliby przekonani, że umie zarządzać taką sytuacją, kto zna się na tych tematach, kto jakoś jest w stanie poprowadzić Polskę do jeszcze większego dostatku. I też, czyli tak, gdyby się okazało, że jednak jesteśmy w czasach większego spokoju gdzie bardziej liczy się gospodarka, ale też bardziej liczą się takie kwestie kulturowe, uh -huh. związane no, może nie tylko z osobami LGBT, czy kobietami, uh -huh. tak, ale, ale też na przykład z kościołem i z takim odchodzeniem uh -huh. Polski od takiego konserwatywnego bardzo imaginarium. No A to z tym konserwatyzmem Radek Sikorski się jednak kojarzy. Identyfikuje, tak, Ko kojarzy identyfikuje. Tak. No to wtedy on, nie, no, może nie byłby tym najlepszym kandydatem. No dobrze, a co jeszcze w takim razie? No, powiedziałabym, że w porównaniu z, gdybyśmy mieli, miały go porównywać na przykład z Rafałem Trzaskowskim jako kandydatem na prezydenta, no to to, co powiedziałaś jak najbardziej zgadzam się z tym, ale z kolei no mam takie poczucie, że w Polsce często jednak wygrywa osoba. Mm, nie wdająca się w niuanse, nie wdająca się w takie właśnie takie, mm, trochę rozkminy polityczne, taka trochę... Taka trochę niepewna, tylko Radosław Sikorski jest takim politykiem z krwi i kości. E, powiedziałabym, że bardziej niż Szafał Trzaskowski. I taka osoba może dawać większą pewność i takie większe ma, taką, ma taki ciężar takiego polityka, mm -hmm. powiedziałabym. No, i e, jest oczywiście bardziej doświadczony, e, był na większej ilości stanowisk rządowych. E, więc y, jest taki, powiedziałabym, pod tym względem, y, no tak, jest takim politykiem skwiejkości, to powiem jeszcze raz. Mm -hmm. To ja y, w, pozornie albo w pierwszym ruchu się z tobą zgodzę, a zaraz się mocno nie zgodzę. No. <laughs> e, y, jest taki wywiad z, przeprowadzony przez bardzo znaną dziennikarkę CNN, Amanpur, e, która właśnie rozmawiała z Radosławem Sikorskim, mniej więcej w rocznicę e, pełnoskalowej inwazji Rosji, Rosji na Ukrainę. I on rzeczywiście dokładnie sprawia takie wrażenie, o jakim mówiłaś. Jest kimś, kto jest niesamowicie pewny siebie w tej rozmowie, jest. E, w ogóle nie ma się poczucia, że ona rozmawia z politykiem, no, z jakimś nowicjuszem politycznym. To jest po prostu ktoś, kto mógłby stanąć w rzędzie naprawdę największych polityków, czy no, doświadczonych, mających w swoich rękach poważne decyzje. On rzeczywiście świetnie wchodzi w rolę kogoś, kto. E, tłumaczy, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w sytuacji międzynarodowej, ale też potrafi świetnie dobierać język do publiczności, do której uh -huh. mówi. I tu ma, e, naprawdę ma świadomość, że mówi do Amerykanów, którzy nie są już zupełnie przekonani do tego, że Ameryka powinna się angażować, czy Stany Zjednoczone, że powinny się angażować w pomoc Ukrainie. A przynajmniej nie w taki sposób, że kosztowałoby to budżet, ich budżet, mhm. ich pieniądze. No i Radosław Sikorski stosuje tutaj cały po prostu wachlarz argumentów od takich osobistych historii o tym, że 10 kilometrów od jego domu spadła rosyjska rakieta, więc on wie jak to jest. Poprzez to, że to jest taka sytuacja, której on sobie w ogóle nie wyobrażał, że może się zdarzyć w świecie, bo Rosja porywa ukraińskie dzieci. To takie odwoływanie się do dzieci jest... No, Działa. Tak. E, I jeszcze jest taki argument tam pada, e, że no, amerykańska broń jest po prostu najlepsza. E, I właśnie wojna, właśnie bezpośrednie zderzenie z Rosją e, pozwala to sprawdzić, ale przede wszystkim, no. Pokazuje to, widzimy to, zobaczcie, wy Amerykanie widzicie teraz, że wasza broń, tą, którą, ta, którą wy produkujecie w waszych fabrykach, wasi ludzie, ojcowie, dziadkowie, bracia w tych fabrykach ją produkują, a potem ona tak świetnie sprawdza się w boju, na polu i pomaga wam wygrać z Rosją. Radosław Sikorski zresztą sam ma to, pisał o tym wielokrotnie, nie wiem czy teraz nadal to robi, ale robił to na pewno w pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie. Woził sam. Samochody na front. W związku z czym, jakby sam, no właśnie, to jest taki ten amerykański amerykański styl. To znaczy, nie, 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 nie siedzę i nie gadam, tylko po prostu tylko robię, nie? No i właśnie. E Amerykański styl mówiący do amerykańskiej publiczności, to teraz dlaczego mówię, że to jest argument przeciwko Tobie czy przeciwko Twoim argumentom? No bo wybieramy prezydenta Polski, a nie prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i ja się zastanawiam, czy Radosław Sikorski faktycznie umiałby przemawiać z taką samą pasją i tak samo przekonująco do Polek i Polaków, bo on rzeczywiście jest kimś, kto jednak funkcjonuje w takiej no, wysokiej, dyplomatycznej warstwie. A no, nie wydaje się takim bardzo ludowym politykiem. Jednak to, to jego działania też w internecie ostatnio, w mediach społecznościowych, choć z jednej strony popularny, ale z drugiej strony związany z taką bardzo radykalną grupą w ramach Platformy Obywatelskiej, trochę negatywne, elektorat? Tak, ma duży negatywny elektorat, ale no, należy do takich platformerskich radykałów twardogłowych tam gdzieś z okolic Romana Giertycha, którego zresztą lubi i ceni, do czego się przyznaje, czy, czy grupy silnych razem. No ja też zastanawiam się, jak Radek Sikorski radziłby sobie w takich bezpośrednich spotkaniach podczas kampanii wyborczej. Czy on jest, jest kimś, skutowy. kto by porozmawiał mhm. tutaj z jakąś sołtyską, tu z kimś ze straży pożarnej, jest jakąś zawiedzioną nauczycielką. A wyobrażasz sobie Rafała Trzaskowskiego w tej roli. Bo no ja, to robię. Bo, ja bo ja też myślę o, czy poradziłby sobie to sobie, czy poradziłby to jest jedno, ale no, myślę o nim w kontraście, nie? znaczy, w jaki sposób, czy. Na przykład koalicja obywatelska uznałaby, czy platforma obywatelska uznałaby, że który z nich jest lepszy, którego lepiej mm -hmm. wystawić na, na kandydata. Tutaj jeszcze mi przygody co prawda omówiłyśmy się tak, że ja y, lobbuję za, a ty przeciw, no nie, ale no zdradziła. Myślę, że to było dosyć jasne. Y to ja powiem coś jeszcze, jeszcze, jeszcze przeciwko, wyjdę ze swojej roli, bo, no bo jednak myślę, że, że Razuzo Sikorski w przeciwieństwie do tego Rafała, że się tak uczepiłam, no ale no, zakładamy, że pomiędzy nimi by tu się to rozegrało. No, na pewno miałby bardzo duży no, Byłoby bardzo trudno byłoby na niego zagłosować osobom z lewicy, czy, które by musiały zagłosować na nie, zakładając, że nie, nie jest to ich kandydat, no ale jakoś tam kandydat bardziej niż, niż Pisowski ich. No to Rafał Trzaskowski jest absolutnie bardziej do przełknięcia niż, niż Radosław Sikorski z tym swoim no, takim konserwatywnym wajbem. No tak, a jeśli rozmawiamy o tym, kto mógłby zagłosować na Radosława Sikorskiego? I ty mówisz, że nie lewica. Yy, no. Pewnie nie kobiety, czy nie duża część kobiet, no ale z kolei wyobrażam sobie, że sporo mężczyzn, też młodszych mężczyzn, tych, którzy na przykład w pierwszej turze głosowaliby na kandydata Konfederacji, Konfederacji. mogliby później na Radosława Sikorskiego zagłosować. Z mojego punktu widzenia osoby, która obserwuje też zaplecze polityki i walki frakcyjne w partiach, istotne jest to, czy Radosław Sikorski faktycznie jest Wystawialny, bo on jest osobą, która już dwukrotnie ubiegała się o nominację Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Pierwszy raz stanął szranki z Bronisławem Komorowskim, który ostatecznie został wybrany dwukrotnie większą liczbą głosów na kandydata Platformy Obywatelskiej. No i jak wiemy, skończyło się to nie najlepiej, bo co prawda jedną kadencję Bronisław Komorowski przeszedł, no ale w drugiej poległ w starciu z Andrzejem tak. Dudą. No i można się teraz zastanawiać, gdyby wtedy to jednak Radosława Sikorskiego wybrała Platforma Obywatelska, co by było? Czy prawo i sprawiedliwość wygrałoby wybory prezydenckie w 2015 roku, a potem rządziłoby przez 8 lat? Może błąd Platformy Obywatelskiej, że już wtedy, już w 2011 roku nie postawili na Radosława Sikorskiego? W te sondaże, które, które analizowaliśmy na początku, ten sondaż prezydencki nasz y, oraz, oraz inne, które, które obserwujemy i, i ta nasza cała rozmowa o, o Radosławie Sikorskim, pokazują, że nie tylko PiS ma problem, y, co zrobić z kandydatem na prezydenta, tak? Czy kto to będzie, y, czy wystawić właśnie kogoś, Młodszego, mniej doświadczonego polityka, ale właśnie jakiegoś takiego świeżego typu, powiedzmy Tobiasz Bocheński na prezydenta Warszawy. Czy to właśnie powinien być Mateusz Morawiecki? Nie wiadomo. No to tak samo duży problem ma koalicja rządząca, no bo wskazywałyśmy już ten. No ten klincz, ten, ten, ten ogromny problem pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Szymonem Hołownią, że jeden wchodzi do drugiej tury bez problemu, a drugi, a, a, a zupełnie kto inny w tej drugiej turze bez problemu wygrywa. W związku z czym, no chyba, że oni we dwóch by weszli do tej, do tej drugiej tury i, i, i walczyli między sobą, no ale... Hołownia z Trzaskowskim? Tak. A, no to ja wiem, kto wtedy wygra. Kto? No to chyba jasne. No ale powiesz, <laughs> on Hołownia. No właśnie. No więc no nie, bo tego tego, nie, tego starcia, czy widziałaś kiedyś sondaż, który to starcie pokazuje? Trzaskowski Hołownia. Hołownia? Chyba nie było takiego no właśnie. sondażu. To trzeba by go zamówić. Tak, trzeba e by go zamówić. Tak, teraz doszło mi się... Do Zamawiamy, zachęcamy do zamówienia takiego sondażu. No ale właśnie, i teraz, i teraz jest pytanie: czy w ogóle na przykład ten, no bo to też jest pytanie o duopol, który mamy cały czas, tak? PiS, yy, yy, większość dzisiaj, większość rządząca, czy rzeczywiście ten duopol się będzie powoli rozkruszał i tych kandydatów warto, warto rozdzielić, czy może odwrotnie, warto jednak wybrać w ramach koalicji rządzącej. Jednego z tych kandydatów. No, nie, nie jestem pewna, czy którykolwiek z nich, czy mówimy teraz Rafał Trzaskowski, czy Rzewoch, nie chcieliby z tego zrezygnować. No ale y, y, koalicja rządząca musi przyjąć jakąś strategię, jeżeli chce y, jeżeli chce tego prezydenta y, pisowskiego, który, który wetuje y, ustawy, no jakoś, już tak powiem, ominąć wreszcie, czy mm -hmm. zdjąć ze stanowiska. Mm -hmm. to, to, to ja bym wróciła tutaj do drugiego momentu, kiedy Rady Sikorski wystawił siebie jako kandydata na kandydata na prezydenta, to był rok 2020, pandemia, To już o tym opowiadałaś, Platforma Obywatelska wymienia, w związku ze zmianą reguł gry, wymienia kandydatkę Małgorzatę Kidawę-Błońską na kandydata no i był taki moment, on trwał kilka czy kilkanaście dni, kiedy już było wiadomo, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie będzie kandydatką i jeszcze nie było w 100% pewne kto nim będzie. No i wtedy Radosław Sikorski się zgłosił. Powiedział ja chcę być tym kandydatem. I były tam rozmowy. Ja wtedy rozmawiałam z osobami z różnych frakcji w Platformie, między innymi z tymi politykami, którzy popierali właśnie Radosława Sikorskiego. I chociaż już wtedy było wiadomo, że raczej Rafał Trzaskowski zostanie tym kandydatem, to Sikorski walczył o to. Zbierał wokół siebie ludzi, sam siebie zgłosił, próbował przekonać kierownictwo. I, I te osoby, z którymi rozmawiałam, podawały to jako właściwie kluczowy argument za nim, że on jest niesamowicie waleczny. Że on po prostu jak czegoś chce, jak coś postanowi, to tak będzie robił i będzie walczył w tych sprawach, które uzna, że są ważne, czy chodzi o Ukrainę, czy no, Właśnie o prezydenturę. No i później, po tym jak Rafał Trzaskowski nie, powie, nie pojechał do końskich na debatę, co jest uznawane za jeden z powodów, dlaczego ostatecznie przegrał wybory w 2020 roku, choć trudno ocenić, czy na pewno to. Ja na przykład uważam, że to miało duże znaczenie, Ale i być może by przeważyło, ale no, pewności nie możemy mieć. W każdym razie. Wiele osób z platformy uważa, no Radek Sikorski na pewno by do tych końskich pojechał. Mhm. On by tam stanął, on by dyskutował z tymi ludźmi, pokazałby, że nie odpuszcza, i to jest właśnie taki człowiek, którego też w tej chwili potrzebujemy. No on ma, ma poważną frakcję za sobą w platformie. No i poza tym, że rozstrzygnął pewnie jakieś powody geopolityczne. Społeczne, no to też to, jak się będą rozkładały frakcje i wpływy polityczne w samej koalicji rządzącej i w samej Platformie Obywatelskiej, no i oczywiście, co się wydarzy w głowie Donalda Tuska, e, zdecyduje o tym, kto ostatecznie będzie kandydatem na prezydenta i czy będzie czy nie będzie nim Radosław Sikorski. To już prawie wszystko na dziś, bo tradycyjnie mamy dla Was jeszcze Politycznego Plusa, w którym porozmawiamy o zaskakującym sondażu OkoPress i Radiotok FM, e, czyli dlaczego cała Polska popiera protesty rolników, ale my powiemy też o tym, dlaczego tak naprawdę nie chodzi tutaj tylko o rolników. Magda, dzięki, że tak z, z nami. E, za tydzień wraca Dominika, za to ja znikam. No to, to do zobaczenia. Do, zobaczenia, do usłyszenia zapraszamy I zapraszamy do plusa. Zapraszamy do plusa. Materiały takie jak ten nie powstałyby bez Twojego wsparcia. Cenisz Okopres? Przekaż nam 1,5% swojego podatku.